Koncert sygnalistów myśliwskich z Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu zainaugurował uroczystość otwarcia dwóch dużych imprez wystawienniczych. 24. Międzynarodowych Targów Techniki Rolniczej Agrotech oraz towarzyszących im od 18 lat Targom Przemysłu Drzewnego i Gospodarki Zasobami Leśnymi Las Expo. Tegoroczna edycja za sprawą ilości wystawców jest imponująca. To blisko 800 stoisk firm reprezentujących 24 kraje całego świata, zajmujących powierzchnię 11 hal. To znani i czołowi producenci ciągników, maszyn rolniczych czy urządzeń do produkcji leśnej. Wreszcie wielu wystawców to dystrybutorzy tego, co w produkcji rolniczej lub leśnej jest bardzo pomocne. Chodzi nie tylko o części zamienne, ale środki ochrony roślin, akcesoria, pasze i dodatki paszowe oraz wiele innych. Najbardziej imponująca jest jednak prezentacja ciągników i maszyn rolniczych. Niektóre z nich w czasie kieleckich targów mają swoje premiery. Oferta obejmuje zarówno modele mikrociągników sprawdzających się w sadownictwie, jak i duże, kilkusetkonne traktory przydatne w pracy w ogromnych, liczących kilkaset hektarów powierzchni gospodarstwach rolnych. Ciągniki rolnicze zachwycają nie tylko swoim wyglądem, ale przede wszystkim parametrami. Prezentowana jest także cała gama maszyn i urządzeń, które usprawniają pracę w gospodarstwach rolnych. Wśród wystawców nie brakuje firm polskich, w tym tych, których nazwa i logo nieodłącznie od wielu lat wiąże się z branżą. Są też firmy z naszego regionu. Obok wspomnianych na targach znajdziemy m.in. producentów wyrobów z tworzyw sztucznych, w tym zbiorników różnego przeznaczenia, od paliw przez płynne środki ochrony roślin i nawozy, po zbiorniki na wodę. Obok Agrotechu na wystawie Las Expo prezentują się firmy, których maszyny i urządzenia są niezwykle przydatne w gospodarce leśnej. To nie tylko piły spalinowe, ale także podnośniki, chwytaki czy wreszcie inne maszyny pomocne w transporcie drewna. Ekspozycji towarzyszą różnego rodzaju prezentacje, konkursy i spotkania branżowe. Nie zabrakło też możliwości skorzystania z symulatorów, dzięki którym poznać można możliwości i potencjał najnowszych urządzeń i ciągników. Agrotech i Las Expo potrwają do niedzieli 18 marca.